Jesteśmy na terminalu kontenerowym. Terminalem kontenerowym określa się miejsce, punkt przeładunku kontenerów w celu ich dalszego transportu. Miejsca takie są nieodzowną częścią transportu multimodalnego, który właśnie się tym charakteryzuje. Czyli transportem z wykorzystaniem różnych środków. Aby mogło powstać takie miejsce, niezbędne jest posiadanie drogi dla zbiorowego transportu kontenerów. W przypadku morza jest to statek, a więc drogą jest woda. Czyli na dobrą sprawę nie trzeba nic budować, wystarczy ewentualnie pogłębić dno i wybudować port. W przypadku zaś terminala lądowego, na którym się właśnie znajdujemy, konieczne jest posiadanie linii kolejowej, która tu właśnie przebiega. Tam się wjeżdża na terminal i wyjeżdża z niego. I tam się kończy linia torów. Aby stworzyć taką linię kolejową, niezbędne jest wiele zezwoleń, także środków finansowych, ale równie dobrze można stworzyć gdzieś takie miejsce przy istniejącej linii kolejowej. Mamy drogę dla transportu zbiorowego kontenerów, teraz konieczna jest droga do wywiezienia tego wszystkiego na ciężarówkach, a więc niezbędne jest również stworzenie drogi dojazdowej do tego miejsca o odpowiedniej nośności, odpowiednio bezkolizyjnej. Także to są kolejne zabiegi, które trzeba wykonać, żeby takie miejsce było w pełni funkcjonalne. Przyjeżdża pociąg, staje tutaj nam, no i rozładowujemy go z tych kontenerów. Niektóre kontenery od razu trafiają na ciężarówki, a niektóre trzeba złożyć. Tak jak tutaj są poskładane. Jeden kontener morski to nawet 13,7 metra, 2,5 szerokości. Także jeden zajmuje sporo miejsca, jak ich złożymy tutaj kilkadziesiąt, no to potrzeba nam dosyć sporo placu. Tutaj mamy plac do manewrowania. Tutaj jest plac do składowania, a za tymi kontenerami jest jeszcze większy plac na kolejne kontenery. Także przestrzeń w takim miejscu musi być dosyć, że tak powiem, otwarta. Konieczne jest utwardzenie takiego miejsca, przynajmniej, a najlepiej wylanie asfaltem. W Holandii widziałem bardzo dużo, stosują takich grubych kostek ośmiokątnych. Ośmiokątnych i kwadratowych, z tego co kojarzę. Płyt takich kwadratowych. Plac musi być w miarę równy, żeby można było położyć kontener jeden na drugim. Aby w środku to, co się znajduje w kontenerze, się nie poprzewracało, ten towar. Także teren musi być w miarę równy. Tutaj mamy trzy kontenery położone na sobie. A podróżując po krajach zachodniej Europy, widywałem nawet stosy po kilkanaście kontenerów, także można sobie to wyobrazić, jakie to było wysokie. Taka piramidka właśnie ułożona. I tak to mniej więcej wygląda. Aby móc manipulować takim kontenerem, dosyć spory jest, potrzebny jest sprzęt. Tutaj mamy wózki, takie transportery, tak zwane reach stacker. O tym sprzęcie będzie filmik wkrótce na mojej stronie i kanale, także będzie troszkę więcej informacji, jak to działa. Także serdecznie zapraszam. Wszystko to
mnoży środki, które trzeba tu zainwestować w takie miejsce. Ogólnie codzienna praca, codzienne życie, że tak powiem, takiego miejsca polega na tym, że przyjeżdża ten pociąg z tymi kontenerami, ładuje je czasem od razu na ciężarówki. Ciężarówka jedzie gdzieś tam do jakiegoś odbiorcy bezpośredniego, rozładowuje ten kontener, ewentualnie go ładuje i wraca z powrotem tutaj. Ściągają z naczepy, z takiej platformy, na której przewozi się kontenery, ten kontener i się go tutaj ustawia, bądź od razu ładuje się go na pociąg. Czasem się ładuje na pociąg również puste, po to, żeby mogły wrócić do nas z powrotem z towarem. Tak mniej więcej wygląda codzienne życie tego miejsca. Co tu na koniec jeszcze można dodać? Dosyć w ostatnich latach dosyć właśnie takim częstym tematem jest poruszanie transportu intermodalnego, multimodalnego. Słynne, że tak powiem, powiedzenia, hasła, tiry na tory. Wszystko mi się wydaje zależy od rozwoju społeczeństw. Na zachodzie takich terminali jest więcej. Potrzeby ludzkości właśnie wymuszają powstawanie takich miejsc. Jeśli mamy w pobliżu chłonny rynek, chłonne społeczeństwo i jakieś skupisko, jakaś aglomeracja, łatwiej będzie nam skompletować cały skład pociągu napchanego towarem różnej maści, różnego rodzaju i posłać w jedno miejsce. Wszystko zależy od rozwoju gospodarki, że tak powiem, i potrzeb społeczeństwa. Także jeśli będą powstawać nowe aglomeracje, skupiska ludzi, takie miejsca będą powstawać nowe, coraz więcej, a te, które istnieją, będą się rozbudowywać. Także myślę, że kwestia czasu. To by było na tyle. Ten piękny, słoneczny dzień.